Co roku 1 lipca wszystkie osoby korzystające z programu Rodzina 500+ były zobligowane do złożenia wniosku o przyznanie środków na kolejne 12 miesięcy. W tym roku jest inaczej. Tak, w tym roku na razie nie składamy żadnych dokumentów. Świadczenia na 500+, które były przyznawane na okres świadczeniowy 2019-2021, są przyznane do 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym wniosków w tym okresie, w tym roku nie składamy. Następne wnioski na okres świadczeniowy, który rozpocznie się od czerwca 2021 roku, zgodnie z ustawą, będą przyjmowane od lutego 2021 roku. Środki będą wypłacane bez żadnej przerwy, co miesiąc i tak do 30 czerwca 2021 roku. Według zapewnień rządowych płynność wypłat zostaje utrzymana i spokojnie możemy sobie na razie temat 500+ w tym roku odpuścić. Złożyć wniosek do programu Rodzina 500+ muszą tylko świeżo upieczeni rodzice, oczywiście jeśli chcą.